Chciałam tu w szczególności podziękować panu wójtowi, że przyczynił się do tak pięknej sali, jaką mamy w tej chwili. Bo gdy obejmowałam swoje stanowisko, gdy zostałam sołtysem w 2007 roku, no to nie wyglądało to na salę. No co będziemy dużo mówić, był brud, brud i jeszcze raz brud. W 2010 roku jako tutaj sołtys i Rada Sołecka organizowaliśmy Sylwestra. No i zaczęło się, wiadomo, stary dach, pełno śniegu, no godzina 12, a nam kapie na orkiestrę. No i znowu problem, ciecze dach, trzeba wymieniać dach i tak się zaczęły remonty u nas tu na sali w Racyndowie. Muszę wspomnieć tutaj o wymianie okna i remoncie remizy strażackiej. To było wyremontowane i zrobione za poprzedniego pana wójta Kwaśniewskiego. No a z tym panem wójtem zaczęliśmy od dawna, skończyliśmy na pięknych krzesłach. I tak jak kiedyś wspomniał pan radny Zdzisław, że są to błahostki, co pan wójt robi, czy tam drobnostki. Dla mnie jako sołtysa bardzo się cieszę, że to nie są drobnostki, bo ja się cieszę każdą tutaj nową serwetką, każdą firanką, wszystkim, że mogę być świadkiem takiej przemiany, jak zastałam to dosłownie 6 lat temu. Jeszcze raz wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję za wkład Radzie Gminy, za to, że jest przychylna, że te fundusze sołeckie są na każdej wsi i nie tylko w Kotlinie, tak jak było może kiedyś, nie za moich jeszcze czasów, jak byłam sołtysem, ale w każdej teraz miejscowości. Jest wszystko naprawdę widać, że się coś dzieje i za to jestem ogromnie wszystkim wdzięczna. A teraz chciałabym jeszcze na koniec, no oprócz podziękowań, panie wójcie, chciałabym, żebyśmy wszyscy powstali, nalali sobie tej skromnej wody i wznieśli tu taki malutki toast. Za Racyndów, a po drugie, nie omiewam jako głowa wsi pamiętać, że w środę 26 lutego nasz włodarz gminy obchodzi swoje imieniny. I chciałabym złożyć jako może pierwsza, panu wójtowi widzę tu zaskoczenie, życzenia, tak, życzenia wszystkiego, co w życiu najlepsze, panie wójcie, najpiękniejsze. Życzenia tu od wszystkich sołtysów, no i myślę, że od pozostałych gości, by się spełniły pana marzenia i w życiu osobistym, i w zawodowym. No i życzę startowania na te wybory, no i wygrania. No, proszę bardzo. Jedno, dwu czy osobowo, to jest nasza wspólna zasługa. Może kiedyś poszło zbyt dużo powiedziane w eter drobne czy pierdołki. Od małych rzeczy zaczynamy i małymi krokami do wielu rzeczy się dojdzie. Tutaj rozpoczęły się małe kroki od pana poprzednika, od pana Kaczyńskiego. Również w tej chwili możemy powiedzieć, że małymi krokami doszliśmy do takiego stanu, jak dzisiaj widać, bo nie ukrywajmy, był naprawdę obiekt mocno zaniedbany.